Hejka, dzisiaj chciałabym Wam pokazać paczkę, którą dostałam z Bergo, za którą naprawdę serdecznie dziękuję. Chciałabym Wam pokazać rzeczy, które dostałam. To raczej rzeczy i preparaty, którymi będę mogła pokazać, jak czyścić konia, jak to robić we właściwych krokach, momentach i tak dalej. Ale teraz już bez zbędnego gadania będę Wam pokazywała, co jest w środku. Jeśli chodzi o pierwszą rzecz, tutaj dostałam taką granatową i ona normalnie jest w cenie 21 zł. Moim kodem rabatowym możecie zgarnąć wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, jeszcze taniej. Więc na plus. Bardzo ciekawa tych szczotek Magic Brusha, naprawdę jeszcze ich nie miałam. Wydają się być solidnie wykonane, jak ktoś miał, to można mi napisać w komentarzu, jak Wam się sprawdziły te szczotki. Tutaj akurat już ściągnę. Taka szczotka kosztowała 57 zł. Wszystko pięknie, ładnie. Na pewno przyda nam się do odcinka. No i moje konie na pewno się ucieszą. Kolejną szczotkę mamy również od Magic Brusha. Ta miękka szczotka kosztowała 52 zł, ale mówię, wszystko z kodem jeszcze dostaniecie. Minus 15% taniej. Zdaje się być taka w sumie miękko twarda, ale na pewno nam się przyda. Kolejną szczotką od również Magica jest Magic Soft. Ja już kupiłam jednego i byłam z niego naprawdę bardzo zadowolona. Są one porządne. Na pewno jest różnica pomiędzy softem, zwykłymi szczotkami, bo naprawdę ta jest dużo delikatniejszą szczotką niż te zwykłe Magiki. Jeżeli Wasz koń nie lubi dotyku w jakichś tam miejscach szczególnych, to naprawdę ta szczotka będzie dla Was idealna. I o kolejny produkt dostałam również na przetestowanie odżywkę do grzywy i ogona z Equus Care, kiedyś miałam w żelu. Nawet się sprawdziła, chociaż co do codziennej pielęgnacji było to trochę niepraktyczne, jednak lepsze jest w sprayu. Takie małe opakowanie, 36 zł, zobaczymy, co z tego będzie. Ostatnią w sumie szczotką, którą tutaj mam, nie miałam takich końskich, więc ciekawe. Szczotka do kopyt, tutaj jest, tutaj ma czarne, długie końcówki z takim jasnym środkiem, jest bardzo twarda, więc na pewno będzie wszystkie brudy z tych kopyt czyściła. Ja mam zazwyczaj takie szczotki, tylko że z takich normalnych sklepów, ale jestem bardzo ciekawa, jak to się sprawdzi. Kosztuje 23 zł, czyli naprawdę niedużo i mam nadzieję, że będzie fajnie czyściła moim koniom kopyta. I tutaj zostały nam tak naprawdę z produktów ostatnie dwie rzeczy. Nie miałam tych rzeczy, więc jestem naprawdę ciekawa. Jeden preparat do dezynfekcji, możemy dezynfekować tym nawet ręce, czyli w czasie pandemii. Fajny protein. Nadaje się również do czyszczenia szczotek, czyli jest to właśnie Efol. Taki spray do dezynfekcji i szczotek, i zgrzebeł, i rąk nawet można. Więc fajne, postawię sobie to na pewno w stajni i będę Wam również pokazywała na filmie, czy działa. Ten spray tutaj akurat nie ma ceny, ale widziałam, że kosztuje normalnie 50 zł, a w Bergo jest promocja i kosztuje 25, więc jeżeli chcecie do stajni taki płyn do dezynfekcji rąk, a przy okazji, albo tak naprawdę w dodatku do czyszczenia szczotek, do dezynfekcji szczotek, to macie taki spray. I takim ostatnim produktem, nie dodatkiem, jest spray do strzałek. Kiedyś miałam podobny, nie wiem, czy tutaj się receptura zmieniła, ale to jest właśnie Black Horse z Reichów. Teraz widzę, że ma całkiem inny kolor, całkiem inne opakowanie, więc może coś się zmieniło. Też jestem ciekawa. U Gracji na jedną nóżkę będę używała, a reszta kopyt profilaktycznie, oczywiście dam te też. Zobaczymy, jak nam się sprawdzi. Na pewno będę dawała Wam znać. Oprócz tego dostałam jeszcze takie cztery dodatki. Tutaj mamy dodatki z Equiherbs. To jest czosnek płatkowany. Tutaj mamy również lukrecję, buraka ćwikłowego oraz czarnuszkę.
I powiem Wam, że zbieram sobie takie rzeczy, ponieważ będę chciała moim koniom zrobić niedługo jakiś bar ziołowy. Już mam kilka ziół, rozsypię sobie to do różnych pudełek, jak już będzie trochę lepsza pogoda. I planuję zrobić właśnie taki odcinek. Więc ze wszystkich rzeczy to tak naprawdę byłoby na tyle. A to jeszcze nie koniec, ponieważ ostatnio dostałam treningowy czapraczek z Bergo. Jest on z Torpola. To taka ala łezka. Tutaj dosłownie taki sam jak miałam ostatnio, tylko że bez czerwonego paseczka. I oczywiście w profilu SR. Wszystko idealnie dopracowane. Tutaj mamy napis Bergo. Nowiuteńki z meteczką. W tych czaprakach akurat lubię to, że mają szary spód. On idealnie wchłania pot. To będzie mój trzeci czaprak z Torpola i naprawdę mega się nim jaram. Tamten chciałam sobie zostawić tylko i wyłącznie na zawody, a ten będę miała na treningi. Zobaczymy, jak będzie pod siodłem. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i do zobaczenia na kolejnym filmie.